świecę. Dobrze, będzie dobrze. Urwanie głowy. Wojtku! O Boże, Wojtek! No, Wojtku, mamy sianko? Nie wiem. Jak to nie wiesz? Przecież miałeś kupić po drodze ze szkoły. No, zapomniałem. Sorry. Jak to zapomniałeś? Przecież miałeś zrobić tylko jedną rzecz. Miałem też kupić opłatki. I też zapomniałeś? Nie. Opłatki kupiłem, ale o sianku zapomniałem. Boże, przecież nic się nie stanie, jak jeden rok nie będzie sianka. No jasne, nie stanie. Sianko musi być. Dawniej po wieczerzy wyciągano żwoje koróżne na kolejny rok. Zielone przepowiadało długie życie. Kłos oznaczał urodzaj. Uschnięte chorobę i śmierć. Mamo, dzisiaj nikt nie wierzy w takie bajki. To tylko kolacja. Dla was to tylko kolacja. Wszystko na mojej głowie. O Boże. Co tak ci nie pachnie? Och, kapusta! Zaraz się przypali. Proszę. Chłopaki, bierzcie choinkę. O, tato!
Zrobimy z niej podnośniczkę i zapisiemy przy suficie. Ozdobimy jabłkami, wstążkami i będziemy mieli Boże drzewko, jak nasi panelowie. Thank you.
narodziłem się na dnia, mówił, abyś ty mógł wyrzekać się siebie samego. Narodziłem się ubogi, abyś ty mógł poznać mnie za jedyne bogactwo. Narodziłem się bezsilny, abyś ty nigdy się mnie nie lękał. Chcę się narodzić w sercu każdego człowieka. Przybyli do Jerozolimy. Gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu, zobaczyli dziecię z matką jego, Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary. Złoto, kadzidło, thank you.
Gdzie? Tam, patrz, gdzie nasze stajnie. Staśku, Jaśku, wiele lat już na tym świecie żyję, ale takiego czegoś nie widziałem, a to na pewno nie pożar. A to co znowu? Patrzcie na niebo, jakieś ptaki lecą, całe jasne i przepiękne. Klękajcie na kolana, bo to nie ptaki, to muszą być anioły. Nie bójcie się, naprawdę jesteśmy aniołami i przybywamy do was z dobrą nowiną. Dziś w Betlejem narodził się Syn Boży. O Boże, to musi być święto w pałacu Heroda. Syn Boży nie narodził się w pałacu, ale w waszej stajence. W naszej stajence? Ale jak to? Przecież to nie jest miejsce dla Syna Bożego. Bóg lepiej wie, jakie jest najlepsze miejsce dla Jego Syna. I na pewno nie jest ono w pałacu. Dziś jest niezwykła noc. Idźcie, zostawcie swoje stado i idźcie pokłonić się Narodzonemu. Staśku, Jaśku, słyszeliście? Idziemy do stajenki. Weźcie ser, kot, co go wczoraj z wełny zrobiliśmy, bo nie wypada iść z pustymi rękami do Syna Bożego. Nie mogę diabła wyrzucić.
którego baba i ci, przed ci dadzą dobra rada, czy już zdrowie podopadnie, czy już człowiek widny bądź. Dobra rada, nie inaczej. Czyń co żyjesz, chłopaki. Błego baka, dobra jest. Błędki kaszyma, błędki ludzi. Zapraszamy do naszego stołu. Niech nam wszystkim w oczekiwaniu na pasterkę będzie wesoło. Thank you.
Śpij.